Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, a to jest kolejny odcinek Sackboya. Wielka przygoda. Moi drodzy, jesteśmy dalej w pierwszym świecie, więc ja nagrywam co prawda odcinek po odcinku. Nie będę ukrywać, że nie zrobiłem tutaj tego przejścia z tym magicznym listkiem, ale zobaczymy na jakiej zasadzie to działa, bo jestem bardzo ciekaw. Więc myślę, że tutaj bez zbędnego przedłużania lecimy oczywiście dalej do kolejnego poziomu, czyli wszystkie chwyty dozwolone. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj będziemy mieli. Oczywiście wybieramy sobie naszego mnicha Sackboya i zobaczymy, jak to się będzie wszystko prezentować. Ja wam oczywiście też przypominam, że jeżeli film wam się podoba, pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji, wpadajcie na wszystkie social media, linki macie w opisie i na G2 też was zapraszam, gdzie możecie sobie zakupić fajne gierki, więc in the description below macie wszystko. No dobra, tu jest teoretycznie dodatkowo jakiś challenge, ale nie za bardzo wiem, na jakiej zasadzie mam ten challenge traktować, czy to jest challenge czasowy, czy to nie jest challenge czasowy. Bardzo... Nie za bardzo ogarniam. Dobra, wyjmijmy. Mam nadzieję, że nie spadnę. Nie spadnę. Aaa, dali nam podwójne punkty. To trzeba szybko. Chop, chop. Tutaj na bok jeszcze. Dawaj. Dawaj, wchodź. Punkty, punkty, punkty. O, tu jest checkpoint w ogóle. Takie buty, rakiety. Okej. Sympatycznie, ale tutaj widzę, że jest poziom, w którym będziemy głównie szli w... O, a jak mam tam wejść na górę? To myślę, że zaraz pewnie do tego dojdziemy. Natomiast my będziemy musieli... A mogę to rozwalić? A mogę też te duże skrzynki rozwalać. I widzicie, z dużych skrzynek wypadają nam dodatkowe punkty. Dobra, to na bank możemy wyjąć. To jestem tego pewny. I owszem, będziemy mieli podskok. Dzień dobry. Oho, tu się już koledzy, widzę, skrywają. O, dostaliśmy nowy element kostiumu. Oczywiście co jakiś czas będziemy sobie zerkać, może nawet na koniec odcinka będziemy sobie zerkać, czy coś nowego mamy. O, tu jest jakieś świecące. Chodź kolego. Mogę cię złapać jakoś? O, R2, zapomniałem. I widzicie, tu mamy pierwszą kulę. Sympatycznie. Czy ze sraj taśmą mogę coś zrobić? Nie ten przycisk. Nope. Jeżeli słyszeliście, że kichnąłem, to dziękuję za na zdrowie. Dobra, czyli tutaj widzę, że dalej nie przelecimy. Hop, dzień dobry. Mam nadzieję, że... O, tutaj koleś jadem pluje. Powiem wam, że pad DualSense, nie będę ukrywać, że to jest chyba najlepszy pad, jakim przyszło mi grać. Naprawdę. Nigdy tak dobrze mi się nie grało. Dodatkowo triggery, które mają blokadę na co po niektóre momenty. Po prostu naprawdę mistrzostwo świata. Hoppa. Dobra, tu musimy wyskoczyć jednak inaczej. Dobrze, tu chyba znowu będziemy mieli możliwość, tak, podskoku do góry. I tutaj mamy dwie drogi, jakby lewo i prawo. Dobra, zebrałem wszystkie i tu chcemy na bok. Nie, jeszcze raz. Chodź, szesz tu. Jak ja mam tam przelecieć? On się kręci w jedną stronę tylko. Chciałbym, może zróbmy tak. O, właśnie, dzień dobry. Dobra, tutaj są znowu rakiety, na których będziemy musieli pewnie polecieć. Dzień dobry. I mamy kolejną część kulki. Nice. Szkoda, że nie można tutaj biegać. W sensie, nasza postać w sumie cały czas biegnie, ale nie można jakby szybciej. Ale to może i dobrze. O ty kurde, kulko grzmotu jedna. Dawaj do góry. Dawaj do góry, panie. Aha, czyli zmarnował. Dobra, straciliśmy kulki, ale to nie ma tutaj zupełnie nic. Nic się nie... O, moment, patrzcie.
Tutaj jest bonus. To jest bonusowy poziom. Wejdźmy, zobaczmy, co tutaj będzie. Natomiast ja nie będę ukrywać, że gra bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo ogarnia się na zasadzie Mario. Okej, czy ja tutaj muszę... A, czyli tutaj musiałem... Okej. Cyk, cyk, cyk. Okej, udało nam się zdobyć kulkę. Dobra, czyli możemy chyba wyjść. Jasna sprawa, trzy kolejne. I te poziomy, wiecie co, nie są też jakoś wybitnie długie. Ja bym je porównał troszeczkę do poziomów trwania w Mario. Tak... Myślę, że z 10 minut każdy poziom jesteśmy w stanie na spokojnie zrobić, więc super. Lubię tak. Jakie my tu w ogóle mamy wyzwania? 5000 punktów. 5000 punktów już ogarnąłem, więc bardzo mnie to cieszy. Dobra, zanim pójdziemy dalej, to wejdźmy tu. Mamy double points. Tylko żadne się niestety, ten double points się szybko kończą i to jest chyba... No, dawaj, koleś! Myszo jedna. Tutaj chyba wyjdziemy wyżej, prawda? Oczywiście, że tak. Dzień dobry, mamy kolejną część. I jeszcze nie byłbym sobą, gdybyśmy oczywiście nie zniszczyli wszystkich skrzynek. Także została nam jeszcze jedna część, żebyśmy tutaj ją znaleźli. Tylko, że wiecie co, tak w sumie, jeżeli na cały ogólny poziom jest... jest około... Żeby was teraz nie skłamać. Jest 48 kulek. To ja jestem ciekaw, ile jest łącznie do zdobycia. Nie sprawdzałem w sumie trofeów, bo tak na dobrą sprawę trofea głównie tutaj są takim, wiecie, też delikatnym, jakby nie patrzeć, wyznacznikiem. Dobra, tu chcę na środek i tutaj jeszcze mamy, dzień dobry. I ta ostatnia kulka. Domyślam się, że zaraz będziemy mieli. Tu już chyba widzę, że jest chmurka. Oczywiście, że jest chmurka. A tu mamy jeszcze przejście, dzień dobry. No ja nie byłbym sobą, naprawdę, gdybym wszystkiego nie zdobył, więc musicie mi wybaczyć wszystko. Mamy nowy gest! Dobrze, i tutaj nie mamy wyjścia. Musimy wejść na... O, 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 o. Dobra, dzień dobry. My chyba musimy iść w stronę właśnie tą, ale ja bym się jeszcze wrócił. Ha, ha, ha. Koleś, nie wolno. Nice, mamy wszystko, udało nam się zebrać. Sympatycznie. Także zebraliśmy w tym poziomie absolutnie wszystko, co mogliśmy. No, proszę jeszcze oczywiście tutaj... O, tu za jeszcze punkty, no to... Au, jedziemy. Dobra, udało nam się zdobyć i dostaliśmy jeszcze dodatkowy oczywiście bonus punktowy. Dobrze, ale domyślam się też, że tutaj zaraz będziemy mieli już końcóweczkę. O, zdobyliśmy znowu. Czy ja tu mogłem wcześniej przejść i ja tego nie zauważyłem? Żartujecie sobie ze mnie teraz. Łapaj się, łapaj się, łapaj się, Sackboy! Tutaj domyślam się, że jeżeli spadnę, to mi się chyba krzywda nie stanie, chociaż... Bywa różnie. A, i tutaj którąkolwiek złapiemy, to oczywiście dolecimy do celu. Nice. Dobra, ja oczywiście będę to trzymać, żeby popomijać tutaj niektóre rzeczy. Chociaż właściwie nie wiem, czy to się jakoś szybko... Chciałem zrobić gest. O, a dobra, okej. W ogóle, ale w sumie ładne zdjęcie wyszło. 8950 punktów. Bardzo, bardzo ładnie. I teraz zobaczmy cele poziomu. Zaliczyło mi to. Zaliczyło mi to, więc domyślam się, że to może być związane ze zgonem. Albo ze zdobyciem wszystkiego i przejściu świata. Ale chyba raczej domyślam się, że to może być, żeby przejść po prostu bez jakiegokolwiek zgonu. Super, mamy kolejną kulkę do kolekcji i zdobyliśmy w tym świecie już 11, a jest 48.
Dobra, czyli kolejny symbol mamy. Nice. No i 10 minut mniej więcej jeden nam poziom schodzi. I zobaczcie, tutaj nie we wszystkich poziomach mamy aż tyle do zrobienia. O, zoom, zoom. Co ja mogę tutaj z tego dzbana dostać? A, weszliśmy do środka. Przygotuj się na prawdziwy ogrom znajdźko dzwonków. Znajdźko dzwonków? Ja. Czyli tutaj widzę, że mamy... Wiecie co? Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że gram obecnie właśnie w Super Mario 3D World i jest to seria, która tutaj trwa jakby... Jeszcze raz. W sensie... Może nie tyle, co jeszcze raz, tylko że jest po prostu jakby równomiernie prowadzona do Sackboya, to powiedziałbym bardzo, że to jest taka ruletka. Czas się skończy. Może teraz wydasz te znajdźko dzwonki u Zumzuma. Ci się nagroda, a mnie zastrzyk gotówki. Jakiej gotówki? To są znajdźko dzwonki, chłopie. Co ty gadasz za głupoty? 175, nie jest źle. Ale w sumie można by zajrzeć do Zumzuma, czy ma jakieś nowe rzeczy. Wejdźmy. Dobra, przeglądaj ofertę. Mamy czerwonego, tutaj są w sumie gotowe już stroje. Ale ja nie wiem, czy chcę jakoś takie mega... Uuu, kocie oczy. O Boże. No nie ma on jakichś specjalnych rzeczy, no... Ten plecak jest, mam wrażenie, że był bardzo podobny jak w przypadku wcześniejszej, ale zobaczmy może gesty. No gesty to wiadomo, a moja garderoba, co odblokowaliśmy nowego? Bo kilka rzeczy chyba odblokowaliśmy. To w ogóle Kermit wygląda. mamy ręce, mnich bransolety, bierę, mnich kostur. Nie bardzo. Myślę, że zostawimy sobie takiego Sackboya. Dobra, mamy kolejny poziom. Tym razem tutaj, jak sami widzicie, mamy klucze do sukcesu i tutaj mamy tylko 3 klejnoty do zebrania. Więc zobaczymy sobie. Jestem bardzo też ciekawy tego bonusu po boku. I możemy mniej więcej zobaczyć, jak długie są poziomy. W sensie, wydaje mi się, że jeżeli będą 3 do zdobycia części, będzie to troszeczkę krótszy poziom niż normalnie, więc będzie można mniej więcej określić, jak to ma wyglądać. Przytrzymaj, by podnieść. Okej. Dobre, haj. To was chyba muszę... To oczywiście, że muszę po nich skakać. Już jestem delikatnie zraniony, nieważne. Zastanawiam się, gdzie tu dostajemy... przy checkpointach się leczymy. Dobra, dobrze wiedzieć. Czy to jest koniec? Ja muszę to... Dobra, ja muszę to pokonać. No to mnie zjada. Okej. Dobra, i mamy ten klucz. Ale co mi da wzięcie klucza? Okej. Czyli tutaj zobaczcie. Musimy zebrać raz, dwa, trzy, pięć kluczy. Więc domyślam się, że one będą tutaj na tych poszczególnych... Czy ja muszę tym rzucić, żeby klucz zdobyć? Jeszcze gdyby to było takie proste. Czyli obrzuciłem to tam, ale to mi nie dało klucza. Dobra, na jakiej zasadzie to działa? Ja tu mogę przecież wejść. Nie ma to jak szukać, że tak powiem, rozwiązania zadania tam, gdzie go nie ma, prawda? Okej, tutaj... Mogę to rozbić, dobra. Mamy pierwszą część z 3. Sympatycznie. Tutaj widzę, że jest klucz ukryty, ale tutaj będziemy musieli podskoczyć i rzucić, prawda? Oczywiście, że tak. Dobra, mamy drugi klucz. Nie, trzeci klucz już nawet, nice. Au.
Nie chcę zginąć. Poprzednio zginęliśmy i to mi niestety zabrało sporo życia. Mam mnożnik. Mam mnożnik. O nie. No to nie zdobędziemy dużo ilości punktów. Ale tutaj tylko 3000 są ważne dla nas, więc nie musimy się tym przejmować. Powiem wam, że ray tracing też ładnie wygląda. Jeżeli nie widzieliście nigdy, jak wygląda ray tracing, to spójrzcie na odbicia. Ona się wraz z tego, jak idzie, jesteśmy z kamerą, tak po prostu je widać. O, tu jest bonus. Sobie oczywiście do bonusa wejdziemy. Okej, tu musimy pokonać 5 przeciwników. To chyba nie będzie jakoś wybitnie trudne dla nas. Dobra, i jeszcze jakieś 2 dodatkowych tu jest, widzę. Oczywiście, że tak. Kolego, no nie bawimy się tak. Dobra, 120. Dobra, na tego to chyba zaczeka. Ja mogę ich uderzyć i na ich skoczyć. Taka sytuacja. Dobra, spoko. Okej. Mamy 3. część. To jeszcze gdzieś brakuje nam ta z początku, więc chyba niekoniecznie chciałbym tutaj jakby jeszcze kończyć. Tu chyba musimy... No dobra, co mi to daje? A, to mi nic nie daje. Dobra, to tylko przepycha z jednej strony na drugą. Dobra, i tylko teraz tak. Ja bym chciał się jednak tutaj wrócić. Bo to jeszcze nie koniec. Tu gdzieś powinna być jakaś kulka chyba. Zdobędziemy je wszystkie. Zdążyłem, nice. Do widzenia. Dobra, tam są dodatkowe punkty. O, proszę bardzo, dzień dobry. Nowy element kostiumu. A, zażarło mnie. Kolego, puść mnie. Dziękuję. Cyk. I mamy kolejny klucz. Świetnie. Więc jesteśmy na dobrej drodze. A, i tutaj byliśmy wcześniej. Dobra, tutaj trzeba będzie... O, jest towarzystwo na górze. Dobra, z nimi chyba nic tutaj nie zrobimy. Potrzebuję jeszcze jednego klucza. Domyślam się, że on będzie gdzieś tutaj pewnie. Oczywiście, że tak. Na górze. Dobra, tylko bardziej mnie, wiecie co, zastanawia jeszcze inna kwestia. Zastanawia mnie kwestia, gdzie, skąd my mamy zdobyć... jeszcze jedną część tutaj tego... naszego tego. Chyba, że będzie gdzieś dalej. Dobra, mamy wszystkie klucze. Pytanie, czy to będzie koniec? Ja tutaj wejdę oczywiście, bo... Wiecie, z poziomami tutaj bywa różnie. To jest finish już, czyli nie mogę inaczej. No to jestem bardzo, bardzo, bardzo wręcz ciekaw, gdzie nie zdobyłem jakiegoś elementu. Bardzo jestem ciekaw, gdzie... A czekajcie, jestem w stanie je... Nie, nie jestem w stanie ich, okej. Dobra, no ale to jest finish, niestety. Ale zobaczymy, czy teraz mi zaliczyło ze zgonem, czy ogarnie się całość. Bo tego jestem bardzo ciekaw. Czy ja dostałem brodę Mikołaja? Oho. Scarlett. Oto włóczkowy rycerz. Co? Nie mów, że nigdy nie słyszałeś o włóczkowych rycerzach i magisfery. Wiesz, obrońcach świata rzemiosła? Więc obowiązkiem włóczkowych rycerzy jest ochrona świata przed wrogami, takimi jak Vex. Vex. Ciemna istota zrodzona z lęku i najgorszych koszmarów,
która wypacza wszystko dotykiem zamętu. Wszędzie, gdzie tylko się da. Ten świat potrzebuje nowego obrońcy. Wyjątkowej szmacianki. Takiej jak... Jak ty. No, nie tylko ty. I magisfera jest naprawdę ogromna. To dom niezliczonych światów rzemiosła, a nawet niezliczonych włóczkowych rycerzy. Jeżeli tylko tego zechcesz, możesz poprosić ich o pomoc. To twoi przyjaciele i wyglądają jak ty. Najważniejsze jest jednak to, żebyś powstrzymał Vexa. Nie możemy dopuścić do tego, żeby zebrał materiały i dokończył tworzenie Wichrzyciela. Na początek musisz stawić mu czoła na szczycie tej góry. Lepiej się pośpiesz. Okej, okay, dobra. I teraz będzie... Teraz się wszystko okaże, czy to było... Tak, to słuchajcie... Ojeja. To, moi drodzy, jest kwestia poziomów, żeby je przejść bez śmierci. Bo nie zdobyliśmy wszystkiego, a nie zginąłem, więc automatycznie ten listek właśnie za to jest. Ale niestety musimy tu wrócić. Wrócimy tutaj na pewno. Bo chcę zobaczyć, gdzie, kurczę, mi się tutaj ta rzecz zrobiła. Dodatkowo mamy ten jeden jakby poziom... A to jest poziom koopowy, więc tego raczej niestety nie jestem w stanie teraz zrobić. Ale to jest raczej na pewno poziom koopowy, skoro było, jest pokazane, że jest dwóch graczy. Jestem ogólnie bardzo ciekaw, czy będę w stanie podłączyć na przykład pada do od PlayStation, od PSK. No, weź kulkę. Od PlayStation 4. I zobaczymy. Tylko teraz tak. Nie, tutaj widzę, że cofając się absolutnie mi to nic nie da. Natomiast zastanawiam się bardzo, gdzie jest schowany ten jeden, kurczę, fragment. To mnie chyba najbardziej zastanawia, no bo klucze... Klucze kluczami, ale tu gdzieś musi być schowana jeszcze gdzieś jedna ta kuleczka. W ogóle tutaj wygląda tak, jakbym mógł się złapać? Nie, nie ma. O, wow, mogę taki... Nawet czołem mogę, nice. Dobra, gdzie jest pytanie? Gdzie jest moja kulka? Tutaj to już zdobyliśmy z tej strony, więc tutaj nawet... O, spadł kolega. Więc tutaj nawet nie będę próbować. Gdzieś to musi być. Tutaj mieliśmy... O, poczekajcie, chyba wiem. Oczywiście, że tak. Super. Także udało nam się to zdobyć, więc możemy oczywiście wyjść do mapy świata. Najważniejsze to to, żeby wszystkie kulki zdobyć. A to jest raczej na pewno poziom koopowy, prawda? Znajomi z wyższych sfer. Zdecydowanie tak, bo jest pokazane, że jest na dwóch graczy, więc niestety nie będę tych poziomów robić. Do Yeti gotowi start, więc kolejny poziom. Jedziemy. Słuchajcie, postaram się robić tak ze trzy poziomy, myślę, że na odcinek. Więc no niestety seria będzie długa. To raczej na pewno. Czyli tutaj będziemy jeszcze musieli uciekać i musimy dojść do samego końca chyba. Okej. A, czyli już widzę, że z tymi naszymi kolegami to tutaj ja w ogóle nawet nie mam co wchodzić w dyskusję. Więc chyba nawet nie będę w stanie nic im zupełnie tutaj zrobić. Tak, oni mnie po prostu pychają. O nie, umarłem. Rozegraj ponownie, jesteśmy na samym początku, więc nie zamierzam tego robić w inny sposób. Dobra, to możemy sobie pominąć. Będziemy robić, słuchajcie, bardzo podobnie jak w przypadku Mario, właśnie w tym momencie, w którym po prostu zginę i tyle, będziemy powtarzać poziom. Okej, okay, dobra, mamy wszystkie kulki. No jak mam tu wejść? A, w ten sposób. Okej. Okay. Dobra. A tu co jest w tym? To jest jakaś inna dziura. Ale nie mogę do niej wejść. Więc chyba będziemy tutaj wracać. Tak mi się coś widzi. Ała. Dziabnął mnie. Dobra, dodatkowe punkty. Dobrze, tutaj ja muszę tutaj bardzo uważać, bo... Co to za jajo? Chciałem powiedzieć bajo jajo.
Dobra, nice. Dobra, mamy checkpoint, więc się podleczymy automatycznie. To jest ta kuleczka. A, tu jest. Ja jestem. Ja chcę z niej wyjść, mogę z niej wyjść? Rozbijmy ją. Ja chcę wrócić, ej. Mogę nie mogę wyjść. Oj, dobra, straciłem kolejne życie. Mamy 3 życie, jak widzicie, więc tutaj ten poziom pewnie też będę musiał przejść bez jakichkolwiek zgonów. Ale chcę wejść tutaj najpierw. Mogę tutaj wejść w ogóle? A, tu patrzcie, tutaj nawet nie wejdziemy. Nie wiem za bardzo właśnie jak z tej kulki, kurczę, śmiesznej wyjść, bo ona tutaj jest, ale ona mi też, wiecie co, nie pozwala. Ona, a nie, pozwala mi jednak zdobywać tutaj te rzeczy. Dlaczego ja wcześniej nie mogłem ich zebrać? A teraz magicznym sposobem mogę. Ale żab mi nie pomaga pokonać, niestety. Ale kaktusy mi pomoże. O, tu jest jakiś złoty pas mnicha. Chciałbym z tej kulki się wytarmosić, ale... Może ja muszę tutaj wlecieć, co? Myślisz, że nie mogę z tej kulki wyjść? Gdzie z tej kulki wychodzi? Czy jest mi ktoś w stanie to wytłumaczyć? Bo ja w niej jestem, ale nie mogę z niej wyjść. Halo, kulka? A jak ja tam tą żabę pokonałem wtedy? A, w ten sposób. No dobra, i jak mam z tej kuleczki wyjść, please? Dajcie mi znać. A może ja muszę się zatrzymać? Ha! Aha, tym się wy... Naprawdę. Okej, okay, dobra, nie było pytania. Nie było pytania, całkowicie nie było pytania. Dobra, mamy pierwszą kulkę chyba. Czy już jakąś pominąłem? Nie, to jest jednak pierwsza. Dobra, to ten poziom będzie dłuższy niż mi się wydawało. Ale nie wiedziałem, że tym się wychodzi. Czyli jednym słowem trzeba zrobić gest, żeby się wyszło. Dobra, mamy kolejną. Kolejne poziomki. A, tutaj jest ten poziom, w których oni spadają, okej. Tutaj trzeba szybko, bo mamy dodatkowe punkty. Dam radę jeszcze to zdobyć? A, prawie jako podwójne weszły. Dostałem życie! Okej, okay, czyli to są życia, dobra. O. O nie. Oj nie. Tak bardzo, Wojtku, nie. No dobra, ale słuchajcie, będziemy mieli na pewno co powtarzać. Ja na pewno to chcę tą grę wyplatynować w jakiś tam swój sposób. Więc spodziewajcie się live'ów, gdzie będziemy tutaj po prostu przechodzić co po niektóre te poziomy, bo gra jest naprawdę świetna. Ja się przy niej bardzo fajnie bawię. Nie wiem jak wy. Zdaję sobie z tego sprawę, jak już mówiłem wcześniej, że no niestety wiem, że platformówki tego typu nie każdemu podejdą do gustu, ale w ogólnym rozrachunku naprawdę mega, strasznie mi się podoba. Dobra, tu mamy 3 dziury, wejdźmy do tej pierwszej, a to nas wyrzuci do tej, więc domyślam się, że ta środkowa coś nam da ciekawszego. Oczywiście, że tak, da nam bonus. Dzień dobry. A tu co? A papryczkami musimy karmić, zanim wybuchną. To są, słuchajcie, ostre papryczki. Okej, tu jest nawet pokazane jak... O, cholera. Zdążę? O, masz! Ostatnia chyba była. No panie, jak pan tyle papryczek ze... No, nie dziwię się, że eksplozja nastąpiła.
Ale wiecie co? Zauważcie też, że my chyba nie jesteśmy w stanie zdobyć więcej niż 4 żyć. W sensie 4 życie to jest maks, jaki możemy posiadać. Więc jeżeli zejdziemy jakby poniżej tego, no to niestety nic tutaj więcej nie zdziałamy. Ała. Nie zdążę. No dobra, wiedziałem, że znikną. Dobra, ale mamy checkpoint, to najważniejsze. O, no cóż. Skoro tak pykło. Wiecie co, może ja też nie będę zbierać jakby wszystkich tych rzeczy, bo wydaje mi się, że chyba wszystkich nie ma. O! To jajo... A, widzicie, czyli to jajo działa na takiej zasadzie, że zależy od tego, co pokażę. O, to wybuchnie. Okej. Czyli z tego jaja nic nie dostaliśmy. A! Tu jest skrót. Tylko, że tutaj też coś jest. Czekajcie, wróćmy tam. Okej, okay, dzień dobry. Mogę? Nie, nie mogę. Ale zobaczcie, tu jest jakiś kolega ukryty. Też się nie przerzucę, nie uderzę tego, dobra. Czyli to mi nic nie da. Szkoda. Dobrze, mamy widzę nowy mnożnik razy 2. Wszedłem tutaj. Może będę tego żałować, ale nie będę jednak tego żałować. Widzicie? Jednak wszędzie, takie, wiecie, wchodzenie wszędzie jednak daje dużo, naprawdę daje dużo. To trzeba o tym pamiętać. Zresztą głównie w grach platformowych zawsze tak jest, że wejście do tych wszystkich właśnie jakichś tam elementów i tak dalej jednak daje bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo można naprawdę dużo rzeczy po prostu sobie jakichś tam dodatkowych ogarnąć, nie? Ale mną rzucają. O, ja zapomniałem, że tym nie mogę podskakiwać aż tak wybitnie. Dobra, tutaj nawet dużo punktów nam się udało zdobyć. Żaby jeszcze sobie pokonajmy ładnie. Dobra, możemy wejść. Okej, okay, mamy dwie drogi. Jedną i drugą, ale domyślam się, że jedna i druga prowadzi mnie chyba w tą samą... Tak, okej. Okay. Dobra, i idziemy dalej. To już jest finish? Chyba nie. O nie! Włochate straszydło. O nie, 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 nie. Tak ja nie lubię uciekać. Bardzo tak nie lubię uciekać. Run away, little girl, run away. Slalomem. On jest strasznie niebezpiecznie blisko mnie. Dawaj, Sackboy, dojdziesz do mety. Jest. Nice. Uła, mamy jakąś kosteczkę. Aha. Bo po to tu przyszliśmy. Tylko wiecie co? Znowu nie zdobyłem wszystkiego. Nie zdobyłem niestety. A tu będzie meta już. Oczywiście, że tak. Jest finish. Ale nie zdobyliśmy wszystkiego. Więc tutaj jednak trzeba, kurczę, dosyć mocno to wszystko jakby... Czekajcie, czy to idzie szybciej? Tak. Troszeczkę, ale nie dużo niestety. No dobra, zróbmy pozę. Ha, ale nie zdobyliśmy jednej kulki. Więc ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona była, także tutaj będziemy mieli bardzo, bardzo dużo. A nie, zdobyliśmy wszystkie! Tylko, że zobaczcie, widzicie właśnie, nie zrobiliśmy tego bez śmierci i nie zdobyliśmy wszystkich prezentów. Więc niestety, no cóż, wyszło jak wyszło. Także moi drodzy, my słyszymy się w następnym odcinku, w kolejnym z Sackboya już niebawem. A na dzisiaj wam, za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie oczywiście o łapce, komentarzu, subskrypcji. Wpadnijcie też oczywiście na wszystkie social media, linki macie w opisie do filmu. A my słyszymy się w następnym. Także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, cześć. Pa, pa.
No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam Was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.